Wolni od zasad, wolni od przykazań, wolni od zobowiązań, wolni od jakichkolwiek ograniczeń, wolni od. To jest rodzaj wolności bardzo pociągający, który mówi wszystko mogę. Wszystko jest dla mnie możliwością. Dlatego że ciągle coś odrzucam, ciągle czegoś się. Z czegoś jakby wyrastam, jakby z przyciasnych ubrań. Ale jest też taka wolność wolność do. Wolność do to znaczy do bycia związanym. Tylko wolny człowiek może podjąć decyzję, że będzie w zakonie aż do śmierci. Taki wewnętrznie wolny i dojrzały. To jest pozytywna decyzja. W tej decyzji jest strata jakiejś części, jakiejś drogi, jakiejś wizji siebie samego, ale jest też otwartość na dobro, do którego zaprasza Pan Bóg, że w tym życiu mogę się spełnić. Tak samo wybór małżonka, że przy tej osobie będę cały, przy tej osobie się rozwinę, przy tej osobie chcę się zestarzeć, z tą osobą chcę mieć wspólne dzieci, z tą osobą chcę przeżyć każdą radość i każdy smutek. To jest ten rodzaj wolności, który decyduje o tym, że możemy o sobie powiedzieć: Jestem dojrzałym człowiekiem. Nie tylko wolność wyzwalająca od czegoś, pozbywająca się jakichś ciężarów, uwalnianie się od opinii ludzkich, od jakichś przesądów. Nie, to jest wolność do, wolność do więzi, do zaangażowania do wyboru które oznacza te wartości są dla mnie niezmienne i dlatego im służę one są moim azymutem w życiu nimi się kieruję i one czynią to życie płodnym o czym mówi święty paweł że nie jesteśmy synami niewolnicy ale wolnej że to jest dziedzictwo chrystusowe wybierać chrystusa i to co trudne w jakiejś absolutnej wolności. Ja do niczego w mojej religii nie jestem zmuszony. Ja się zgadzam na Ewangelię, bo wiem, że to jest droga życia. Czasami można usłyszeć, że ktoś chce od drugiej osoby taki dowód na miłość. I ja bym powiedział, że są dwa takie sposoby pytania o to. Pierwszy to jest taki przesłodzony u zakochanych. Jak bardzo mnie kochasz. No i tam wymyślają różne takie dziwne porównania i to jest w porządku. Zakochani sobie tak opowiadają o tej miłości, po prostu chcą o niej słyszeć. Ale drugi sposób to jest pewien szantaż. Zrób coś, żeby mi udowodnić, że mnie kochasz. Ja Cię sprawdzam. I najbardziej prostackim sposobem jest jak Chłopak mówi do dziewczyny, chcąc ją zaciągnąć do łóżka, to co, nie kochasz mnie? Taki prostak, to on takiego najlepiej zostawić, bo jest prostakiem. I dzisiaj w Ewangelii tak mówią do Jezusa: nie? Pokaż nam znak, pokaż nam znak. Oni nie są zainteresowani samym Jezusem, oni nie szukają jego miłości, oni nie pytają o to, kim on jest, tylko chcą dowodów, bo to oni są najważniejsi. To ich zadowolenie stoi na pierwszym miejscu. Bardzo trzeba na to uważać, żeby nie wpaść w taką pułapkę szukania jakichś zewnętrznych dowodów tego, że Pan Bóg jest przy nas, a nie szukania miłości. Bo możemy, możemy szukać gdzieś dowodów po świecie, możemy chcieć sprawdzać Pana Boga ale zapominając o tym, że jesteśmy przez Niego kochani.